jak wchodziłem, to szukałem niższego mikrofonu. Ale widzę, że już jest w porządku. Już jest dobrze. Nie zamieniamy się mikrofonami, co? Nie. Dobry wieczór Państwu. Piotr Barkowski mnie zaprosił, bardzo się cieszyłem. Wprawdzie fragmencik widziałem, było urocze, młodzież zdolna, piękna. No, tu słyszałem również o Twoich zaletach, Piotrze, co Ty tu robisz dla swojej okolicy. Jak jechałem, to słyszałem, że chodnik to dzięki Tobie, tak? Jedną Jedna płytka, tak? Jedna płytka. No ale to okej. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i cieszę się, że chociaż na chwilę się tu znalazłem. Bardzo mi miło. Szanowni Państwo, ja chciałem Was przywitać właściwie na swoim gazdostwie. Tak się składa, że prawie już połowę mojego życia spędziłem w Wysocku Wielkim. To już jest praktycznie miejsce, gdzie prawie najdłużej oprócz mojego domu rodzinnego spędziłem swój żywot. 21 rok mija, jak jestem w Wysocku Wielkim, także czuję się tu gospodarzem nie tylko tych rozległych kul, ale również tego obiektu, bo praktycznie przez jedno pokolenie jestem we władzach sołeckich i funkcjonuję tutaj. Co prawda w Radzie Sołeckiej w tej chwili jest Piotr Walkowski, ale już, że tak powiem, następne pokolenie. A ja, jak Beata, nasza bardzo młodziutka pani dyrektor, mówię bardzo młodziutka, bo jest trzeci miesiąc, tutaj zapowiadała i zapraszała Państwa, to powiem, że no bardzo chętnie rzeczywiście, żebyśmy mieli dostęp, bo ciut takimi maleńkimi krokami będę wchodził w ten trzeci wiek, bo to tak ani się człowiek nie obejrzy, dzieci dorastają, zaczynają się żenić, za chwilę będą dzieci i niestety zostanę dziadem. Także tutaj powoli wstąpię w wasze szeregi trzeciego wieku i myślę, że Szanowni Państwo, Pan Wójt no, nie dysponował czasem do końca, ale jesteśmy po rozmowach z Panem Wójtem, z Panem Przewodniczącym Piotrem Śniegowskim, z radnymi. Przedwczoraj było spotkanie, jutro tutaj odbywa się sesja Rady Gminy. Wszystkie obiekty na terenie gminy Ostrów Wielkopolski są do Państwa dyspozycji. Jesteśmy otwarci na współpracę. No i jako ten przedstawiciel sołtysów powiatu ostrowskiego powiem, że no, w imieniu wszystkich sołtysów 149, jakich mam w powiecie, jesteśmy do dyspozycji, do współpracy i chętnie będziemy Państwa gościć. Myślę, że doczekamy się również tak zwanej rewizyty. Szanowni Państwo, nie byłoby możliwości spotkania tutaj z Tadeuszem, ale tak się składa, że obraliśmy jeden zawód. Tadeusz troszeczkę wcześniej, ja troszeczkę później, ale powiem, że w momencie, kiedy 2 lata z hakiem temu, po wyborach do Europarlamentu, przydarzyła mi się przygoda życia. Mogłem Państwa reprezentować w Parlamencie Rzeczypospolitej. Zdarzyło się, że moim sąsiadem na Komisji Polityki Społecznej był Tadeusz. Po prostu siedliśmy się, pierwsze nasze spotkanie, cześć. No i tak było i Tadeusz na drugim posiedzeniu komisji, tej komisji akurat polityki społecznej mieliśmy 350. posiedzenie na ostatnim posiedzeniu Sejmu, ale ja tak gdzieś koło 200 uczestniczyłem, bo wszedłem w połowie. No i Tadeusz mówi do mnie, słuchaj, ty mi pasujesz tak pod pewnymi względami, żebyśmy mogli razem stworzyć duet na scenie. No i to było i żeśmy
I żeśmy tak długo się zastanawiali, Tadeusz miał lewe twórczo, ja mówię, jestem do dyspozycji, jestem tak plastyczny, że ze mnie można robić wszystko. Tak jest, Piotrze, wszystko to prawda, co mówisz, a teraz na zakończenie pokażemy Państwu flipa i flapa. Tak wygląda Flip i Flap. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, jak Flip z Flapem pracują, dzisiaj o godzinie 20 razem z Tadeuszem mamy występ w Mlecznej Perle. Można zobaczyć, jak Flip i Flap są razem na scenie. Zapraszam serdecznie, również korzystając z okazji, bo widzę, że jest tutaj kilku bardzo przystojnych panów. Chciałbym zaprosić panów na święto, bo to jeszcze jest Dzień Chłopaka, dzisiaj Wigilia Dnia Chłopaka, które jest Święto Chłopaka, 30 września, ale tak z lekkim opóźnieniem wraz z Wójtem, ze Stowarzyszeniem Lotnisko Bliżej Miasta w najbliższą sobotę organizujemy ten odlotowe pożegnanie lata. I tam powiem tak, dziewczyna, kobieto, jeżeli kochasz swojego chłopaka, mężczyznę, zabierz go w najbliższą sobotę do Michałkowa. Tam wraz z nim będziecie mogły wypuścić lampiony szczęścia, lampiony marzeń i te marzenia wraz z lampionami puścić do nieba. Myślę, że te marzenia, które będziecie razem wypuszczali, one się Państwu spełnią, a te lampiony będą taką więzią wspólną, że można czegoś dokonać i mieć wspólne marzenie. Także serdecznie w imieniu organizatorów zapraszam.